Właśnie widzimy, jak jest betonowany nowy wiadukt ulicy Granicznej nad nowym tunelem, który powstaje w Kobyłce pod linią kolejową. O tym, jak powstaje i kiedy się zakończy cała ta inwestycja, w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, ciąg ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się nad przystankiem kolejowym Kobyłka, gdzie kawałek dalej znajduje się, a właściwie powstaje nowy tunel w tym miejscu. Dzięki temu tunelowi stary przejazd kolejowy będzie mógł całkowicie zlikwidowany i dzięki temu też wszystkie samochody i piesi, i rowerzyści będą mogli na spokojnie przejeżdżać o dowolnej porze, w dowolnym momencie, bez konieczności czekania, aż pociągi przyjadą. Przy okazji poprawi się bezpieczeństwo, jak i również prędkość na tej linii kolejowej, bo pociągi będą mogły przyspieszyć. A co najważniejsze, sama inwestycja zakończy się już w przyszłym miesiącu, ale o terminach, jak zawsze, powiem na sam koniec filmu. Bo faktycznie to już jest końcówka tejże inwestycji, więc kolejny film nie będzie za 2 miesiące, tylko już w trakcie oddania do użytku w październiku. A dobrze, zerknijmy sobie z bliska, jak to wszystko wygląda i właściwie może zacznijmy od tego, co tu dokładnie jest teraz realizowane. No to tak, po pierwsze sama inwestycja to jest budowa nowego tunelu, który ma po jednym pasie w każdym kierunku, jest przestrzeń dla rowerzystów i pieszych i wyjścia dla pieszych i rowerzystów po jednej, po drugiej stronie za pomocą pochylni, jak również dla pieszych za pomocą schodów na jedną i drugą stronę przy wiadukcie ulicy Granicznej i przy wiadukcie ulicy Warszawski. Ta sama inwestycja to również przebudowa układu drogowego w okolicy, jak i również dociągnięcie samej drogi, która się wyciąga z tunelu, do ulicy Nadarzyńskiej, tak jak teraz właśnie lecimy. Sama nowa ulica kończy się przy skrzyżowaniu z ulicą Nadarzyńską, ale nie zalicza się to również do przebudowy tego skrzyżowania. Ta inwestycja będzie realizowana zupełnie oddzielnie, ale przydałaby się, biorąc pod uwagę, że nowy tunel będzie wnosić zupełnie nowy potok samochodów na to skrzyżowanie i po prostu jest całkiem nieprzystosowany do tego, co tu może się niedługo wydarzyć. Zresztą zobaczcie to sami, mamy tutaj całkiem ładną konstrukcję, drogę rowerową, chodnik, nową część czarnego asfaltu, trawnik po jednej i po drugiej stronie i dochodzimy do miejsca, gdzie się kończy cała inwestycja, która teraz jest realizowana. Nowa nawierzchnia to czarny asfalt kończy się w tym miejscu i dalej skrzyżowanie, które jest w starym układzie. Coś by tu się przydało zmienić, co nie? Także to jeszcze poczekamy, zobaczymy, kiedy faktycznie się zbiorą i to zrealizują. Natomiast to już nie będzie inwestycja realizowana przez PKP, tak jak tutaj właśnie ten tunel. Natomiast lecimy dalej, bo zwróćcie uwagę, że sama konstrukcja to nie tylko i wyłącznie budowa właśnie tunelu pod linią kolejową, ale również właśnie budowa wiaduktów dla ulicy Granicznej i dla ulicy Warszawskiej. W ten sposób przejezdność na tej jednej i drugiej ulicy będzie całkowicie zachowana, bez jakiejkolwiek konieczności skrzyżowań w tym miejscu. No i co ważne, ciągi dla pieszych i towarzystów będą tutaj utrzymane, po prostu będzie to mniej więcej tak samo wyglądać, jak przed rozpoczęciem całej tej inwestycji. Dużo się tutaj nie zmieni, ale faktycznie będzie tam wszyscy zadowoleni. Co ważne, w przyszłości też będzie połączona ulica Warszawska z ulicą właśnie Orszaka, która się łączy po drugiej stronie ulicy po drugiej stronie linii kolejowej, natomiast ta inwestycja będzie realizowana też w przyszłości i to będzie po prawej stronie właśnie w tym lesie, to będzie wszystko tam wybudowane. A tutaj możemy zobaczyć jeszcze czas, kiedy faktycznie było betonowanie części chodnikowych na tych nowych wiaduktach. Było, bo te ujęcia nie są najnowsze, one są mniej więcej z połowy tego miesiąca. Ile czekał ten film na zmontowanie, ale możemy zobaczyć, jak to wyglądało jeszcze wtedy. Więc uwierzcie mi, że ta inwestycja teraz jest bliżej końca niż faktycznie na tych ujęciach. Najlepszym przykładem jest tego to, że w poniedziałek faktycznie rozpoczyna się już pierwszy etap asfaltowania nowych nawierzchni, jeżeli chodzi o część w tunelu. Więc możemy się spodziewać, że faktycznie ta inwestycja będzie ukończona już niedługo. Zerknijmy sobie trochę bardziej z bliska na ten jeszcze etap betonowania, który miał miejsce mniej więcej 2 tygodnie temu. Proszę bardzo, tu mamy betonowanie części dla pieszych i rowerzystów. Będą to oczywiście części oddzielone od siebie, tak jak to miało miejsce wcześniej w tym miejscu. No i dokładnie widać, gdzie to będzie się znajdować. Też widać, że będzie tutaj podłączenie w prawo, będzie można skręcić w ulicę Słowackiego, dzięki czemu też trochę jest tam zaokrąglony ten chodnik, aby po prostu można było tutaj lepiej wjechać. Też widać dokładnie klatkę schodową dla pieszych z tunelu. Też tutaj ładnie prezentuje. No i sama ulica obok też tutaj będzie znajdować za kamerą teraz.
czyli Konradzkiego po lewo, będzie połączona z ulicą Graniczną. Nie będzie, z tego co kojarzę, wjazdu bezpośrednio w ślad nowego tunelu. Zresztą to widać po chodnikach tutaj ułożonych, że takiej możliwości tutaj po prostu nie będzie i ze względu na bezpieczeństwa też takiego wjazdu w tym nie będzie miejscu zrealizowanego. No i tutaj zetknijmy sobie, patrząc tak trochę na poziomie tunelu, jak to wszystko wygląda. W tym miejscu wylot bezpośrednio w kierunku Alei Jana Pawła II. Tam też trochę zmieni, jeżeli chodzi o pierwszeństwo i wyjazdy i skrzyżowanie i układ drogowy, czy układ sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Natomiast tutaj przekręcamy się w drugą stronę i możemy zobaczyć samą konstrukcję nowego tunelu. Tak jak widzimy, tutaj jeszcze faktycznie prace przy nowych nawierzchniach nie były jakkolwiek aż tak mocnym, zaawansowanym etapie jak teraz, kiedy to wiemy, że za kilka dni będzie już faktycznie pierwszy proces asfaltowania tego, co tam będzie się znajdować na dole. Także tak faktycznie inwestycja postępuje do przodu. Tutaj od razu uspokajam Was, że te ekrany akustyczne, które w tym miejscu się znajdują, będą połączone w jedną całość na całej długości, żeby zamknąć tą gapę, która się tutaj powstała w związku z budową tunelu, więc to wszystko będzie spójne i będzie połączone. A tu z kolei z drugiej strony mamy wiadukt ulicy Warszawskiej, gdzie jeszcze, jak widzimy, nie zostały wybetonowane te części dla pieszych po jednej, po drugiej stronie, ale to było oczywiście już zrealizowane chwilę później, tutaj już jest wszystko gotowe. Po drugiej stronie, tutaj właśnie w kierunku ulicy Nadarzyńskiej, widzimy, że to trochę wygląda inaczej, jeżeli chodzi o zaawansowanie. Tamta część dalej to zupełnie inna klasa. Tak, mamy już asfalt, mamy już asfalt na drogach rowerowych też, chodnik jest wszędzie, wysepki dla autobusów są zrealizowane, są nawet latarnie poustawione i już nawet jest zielono, jeżeli chodzi o trawę, więc faktycznie tam to poszło dosyć mocno do przodu. Oczywiście nie mogę tego powiedzieć o skrzyżowaniu, ale nie będę się powtarzać, już mówiłem, jakie tutaj są problemy i co tu musi być zrealizowane. W poprzednich filmach mówiłem, kto to musi być zrealizować i jak tam aktualnie tam sytuacja w tym etapie stoi. No tam dużo się na razie niestety nie dzieje, w sensie nic się nie dzieje, żebyśmy mogli faktycznie zobaczyć i powiedzieć, że coś tutaj faktycznie już ruszyło. Też przy okazji dużym minusem jest to, że to skrzyżowanie aktualnie jest całkowicie niedostosowane dla rowerzystów. Jak widzimy, kończy się tutaj nowa droga rowerowa, nowy chodnik i klops. Dalej nie przejedziecie, nie ma żadnych przejazdów rowerowych. Także to trochę tutaj nieciekawie to, no ale ważne, że to skrzyżowanie jest przewidziane do przebudowy i faktycznie wtedy się to połączy w jedną spójną infrastrukturę w tymże miejscu. Tu powiedziałem wcześniej, w przyszłości, za tym przystankiem, tutaj mamy skręt w prawo, skrzyżowanie i z tego skrzyżowania będzie wyjazd w kierunku ulicy Warszawskiej. W przyszłości ta ulica właśnie powstanie przez ten las, tak widzimy po prawej stronie, tak aby mieszkańcy mieli lepszy dojazd do tego tunelu, niekoniecznie musząc się tłuc bezpośrednio aż do ulicy Nadarzyńskiej. To jest taka nowa ulica, która ma powstać, ale ona jeszcze będzie realizowana później, oczywiście nie w ramach również tejże inwestycji. No i tu dokładnie widzimy przestrzeń dla pieszych i towarzystów i przestrzeń dla samochodów. Jest duża ścianka taka działowa, która w tym miejscu jest zrobiona właśnie z betonu i dzięki niej będzie też zachowane i bezpieczeństwo i będzie dokładnie widać, kto jest gdzie. Przestrzeń dla pieszych i towarzystów jest trochę wyżej podniesiona, w związku z tym oczywiście, że użytkownicy tej części drogi rowerowej nie są aż tak wysocy jak niektóre pojazdy samochodowe, które w tym miejscu się przemieszczają. Także to też oczywiście jest fragment, który trochę inaczej wygląda i to tak jest oczywiście we wszystkich konstrukcjach tunelowych, które możecie zobaczyć w różnych częściach całej Polski, no i chyba całego świata, tak mi się wydaje. Tutaj widzimy ulicę Warszawską, która oczywiście będzie połączona w jedną całość spójną, tak jak powiedziałem wcześniej. Drogi rowerowe będą tutaj utrzymane na całym ciągu, jak i również chodniki, więc całkiem ładnie to się połączy wszystko w jedną całość. No i na koniec oczywiście muszę powiedzieć coś więcej o terminach. Termin realizacji tej inwestycji to jest oczywiście październik 2023, a dokładnie to pierwsza połowa października. Więc de facto za niecały miesiąc to wszystko w tym miejscu się już zakończy. I jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny materiał z tej inwestycji, jak już będzie oficjalne otwarcie i zakończenie tego wszystkiego, co się teraz działo, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ta inwestycja się kończy. Oczywiście ja tutaj się pojawię jeszcze 2 miesiące później, kiedy się już zakończy wszystko, by nie będzie stałego przejazdu kolejowego i podsumuję z nowym natężeniem ruchu całą tą inwestycję krok po kroku, jak postępowała budowa i jak to wszystko się tutaj zakończyło, bo oczywiście tak samo też zrobię w Kobyłce Osów, z tym, że tam jeszcze pewne prace są robione przy chodnikach i przy drodze towarowej,
więc tam po prostu też się jeszcze nie pojawiłem. Choć to nie jest już stricte związane z likwidacją przejazdu kolejowego, tylko z pracami miejskimi. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i dzisiaj na Warszawie Zachodniej, gdzie się pojawi film, a za kilka dni, jutro, powinien się pojawić film z S7. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!